Nie wyrzucisz nasion papai. Musisz o tym koniecznie wiedzieć. Zacznij jeść nasiona papai, aby poprawić niektóre warunki zdrowotne. Papaja jest bogata w przeciwutleniacze, minerały i witaminy i dostarcza dużą ilości składników odżywczych przy niewielkiej ilości kalorii. Ma w swoim składzie wapń, fosfor, witaminy E i C, potas, żelazo i riboflawinę. Ważną częścią owoców są nasiona papai ze względu na jego wspaniałe właściwości lecznicze. Nasiona papai składają się z alkaloidów przeciw robakom zwanych karpiami, które mogą zabijać robaki lub pasożyty żyjące w naszym ciele i zawierają enzym papainy jako sam owoc. Większość ludzi pozbywa się lepkich czarnych nasion w jelitach papai, jednak nasiona papai są w rzeczywistości jadalne i bardzo zdrowe. Ale nie spodziewałeś się, że nasiona papai mogą przynieść tak wiele niesamowitych korzyści zdrowotnych. Nie będziesz musiał dziś wyrzucać papai, jeśli wiesz, o czym będziemy rozmawiać w tym filmie. Leczenie marskości wątroby. Wysoki poziom alkoholu może powodować kurczenie się wątroby i marskość wątroby, co zaburza zdolność organizmu do eliminacji toksyn. Nasiona papai mogą nie tylko detoksykować wątrobę, ale także być skutecznym naturalnym lekarstwem na marskość wątroby. Podobnie jak wiele innych superkolorowych owoców, papaje są pełne przeciwutleniaczy i prozdrowotnych składników odżywczych. Papaja ma imponującą zawartość odżywczą, zarówno pyszną, jak i zdrowotną. Wzmocni zdrowie nerek, ponieważ nasiona papai mają naturalne właściwości detoksykacyjne, pomagają promować zdrowe funkcjonowanie nerek. Według badań ekstrakt z nasion papai może nawet chronić nerki przed stresem oksydacyjnym. Leczenie zatrucia pokarmowego. Czasami zatrucie pokarmowe jest spowodowane jedzeniem skażonej żywności. Nasiona papai mają silne właściwości przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Mogą zwalczać infekcje bakteryjne i zmniejszyć skutki zatrucia pokarmowego w układzie pokarmowym. Według badań ekstrakt z nasion papai może zabijać bakterie E. coli, salmonella i inne szkodliwe bakterie. Przeciwpasożytniczym robakom i czerwonce ambeicznej. Nasiona papai zawierają wysoki poziom silnego enzymu zwanego papaino, który może rozpuszczać niestrawne odpady białkowe z pożywienia. Ta unikalna właściwość umożliwia papainie rozkładanie ochronnej warstwy biologicznej na zewnątrz różnych pasożytów w jelicie. Co więcej, silne enzymy trawienne w przewodzie pokarmowym mogą utrudnić rozwój robakom i innym pasożytom w jelitach. Przeciwutleniacze. Wolne rodniki mogą powodować stres oksydacyjny i uszkadzać tkanki w ciele. Na szczęście nasiona papai mają silne właściwości przeciwutleniające, które mogą neutralizować wolne rodniki i chronić organizm przed stresem oksydacyjnym, zgodnie z wiadomościami zdrowotnymi. Duża ilość przeciwutleniaczy w nasionach papai może nawet zapobiegać niektórym nowotworom. Poprawi nasze trawienie. Dieta wysokobiałkowa może prowadzić do złego trawienia. Nadmierny rozkład nadmiaru białka może zgromadzić się w jelitach i tworzyć toksyczne związki. Papaina i inne enzymy paratoloiczne obecne w nasionach papai mogą ułatwić układ trawienny rozbiciu tych niestrawionych białek. Jeśli chcesz poprawić zdrowie swojego układu trawiennego, za każdym razem, gdy jesz dużo mięsa, jedz trochę nasion papai. Odtąd nie śpiesz się już więcej, aby wyrzucać nasiona papai. Przechowuj je i korzystaj z nich jak najczęściej. Dziękujemy za Twoją uwagę i serdecznie pozdrawiamy.